sobotę 13 sierpnia o godzinie 15:15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Januszem Korwinem-Mikke prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witam Pana Przewodniczącego Unii Polityki Realnej. A teraz konkretnie z Januszem Korwinem-Mikke. Niedawno, świeżo po 50, osierocony przez matkę w drugim roku życia, mama zginęła w powstaniu w sierpniu 1944 roku. Ma 6 dzieci. Najstarszy syn ma lat 26, najmłodsza córka lat 11. Jest socjocybernetykiem i zawodowym brydżystą, mistrzem krajowym, autorem publikacji brydżowych. Warszawiak skończył liceum Rejtana, matematykę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od zawsze partyjny, w latach 1962-1982 szeregowy członek Stronnictwa Demokratycznego. Twórca seminarium Prawica, Liberalizm, Konserwatyzm w roku 1978. Rok później zakłada podziemną oficynę liberałów, która poprzez kwartalnik Stańczyk zaczęła wydawać wychodzące po dziś najwyższy czas, mamy dzisiaj także najwyższy czas BIS. Stańczyk też wychodzi nadal. Od stowarzyszenia poprzez ruch ku partii, duch sprawczy Unii Polityki Realnej. Partia liczy kilka tysięcy członków. Od roku 1989 Korwin-Mikke prowadzi żywą działalność polityczną, senatorem z niezależnym, spoza solidarnościowych gremiów nie udało mu się zostać. W pierwszej kadencji Sejmu został posłem polityki Unii Realnej, w drugiej kadencji Sejmu już tego sukcesu powtórzyć się nie udało. Nie udało się również zebrać 100 tysięcy podpisów potrzebnych dla kandydowania na urząd prezydenta. Panie prezesie, witamy w studio i rozmawiajmy konkretnie. Z udziałem oczywiście Państwa 2079-11, 2057-53 możecie Państwo dzwonić do Janusza Korwina-Mikke. Pamiętam Pańską reklamówkę sprzed roku. Wlewał Pan benzynę do kanistra, tłumacząc, że benzyna jest zbyt droga. Jak w tym kontekście ocenia Pan obecne posunięcia, między innymi rezygnację z wpisywania do benzyny podatku drogowego przez rząd na ten rok? To są dwie różne sprawy. Cena benzyny to jest w tej chwili około 3000 zł, reszta to jest podatek, który jest 7-krotnie wyższy od podatku drogowego oczywiście, więc on niejako tam jest. Tu chodzi o coś zupełnie innego, tu chodzi o ograbienie gmin, bo w tej chwili podatek drogowy idzie na gmin, a tak poprzez benzynę wlewałby się do skarbca rządu. To tylko o to chodzi. Jest po prostu kolejny marsz, żeby wyciągnąć pieniądze do Warszawy. No i właśnie, kto powinien w takim razie podatki dzielić, czy też podatki zużywać? Czy w tym konkretnym wypadku i podobnych podatek drogowy powinien pozostawać w gminie? Czy gmina powinna zachowywać większą ilość podatku? Czy więcej podatku powinna trafiać do budżetu centralnego? To znaczy, najwięcej pieniędzy powinno zostawać w kieszeni ich obywateli. W ogóle nie powinny płacić podatków żadnych. Czyli na przykład zamiast, żebym ja płacił za ministra edukacji narodowej i za nauczyciela, to jest prościej, jak ja zapłacę nauczycielowi prywatnie, prawda? Jest to znacznie taniej niż płacić za tę całą czeredę urzędników tak zwanej oświaty publicznej, w dodatku jeszcze, którzy dyktują mnie, czego się moje dziecko ma uczyć w szkole, prawda? To jest bezczelność zupełnie. Ale oprócz tego, jeżeli już mówimy dalej, to czemu się nie uda zapłacić prywatnie, bo są takie rzeczy, na przykład niektóre melioracje, prawda? Ochrona środowiska w gminie, a czego się nie uda w gminie, czyli krótko mówiąc wojsko i część policji, bo jednak musi być policja centralna jakaś tam, prawda? Nawet jeżeli stworzymy lokalne policje, musi być jakaś centralna, taki Interpol, no to musi być podatek centralny. No właśnie, pańskie podatki bywają często bardzo kontrowersyjne. To moje. One obowiązują przez większą część ludzkości, na cześć boską. Moje pytanie. Pan opowiada się przeciwko wejściu do wolnej Europy, przeciwko podporządkowaniu rządu z Brukseli. Co, w jaki sposób w takim razie można to zrobić, nie godząc się na te podatki, nie godząc się na ich dyktat, jak pan to nazywa? To znaczy, ciała polityczne mają tutaj różne interesy, prawda? Na przykład Wielka Brytania pod wodzą pani Thatcher się bardzo skutecznie przeciwstawiała tej karcie socjalnej, wchodzeniu w te całe pułapki nastawione przez tzw. eurofederastów, prawda? Natomiast my chcemy być w Europie ojczyzn, tak jak właśnie życzyła pani Thatcher czy generał de Gaulle. Czyli krótko mówiąc, sytuacja, w której państwa konkurują obywatela. Państwa wtedy muszą obniżać podatki, bo jeżeli ustawią za wysokie, no to wtedy obywatele uciekną im do innych państw z wytwórczością. Czyli żadnych ceł na granicach,
żadnych utrudnień w przepływie ludzi i towarów. Natomiast każdy kraj ma własne pieniądze, jeśli chce, prawda? Mogą być prywatne pieniądze, jak w Hongkongu, po co w ogóle pieniądze państwowe. Ale jeżeli to nie są ustanawiane pieniądze państwowe, prawda? Jeżeli obywatele mają do niego zaufanie. Niech ma własny system podatkowy, własny system prawny. To jest też bardzo ważne, żeby konkurowały między sobą prawnym. Natomiast to, co robi Europa, to jest Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Po prostu i zwyczajnie. No tak, pańskie poglądy są jak zwykle niebywale logiczne. Zawsze zbierał pan za swoje przemówienia brawa, ale ja mam pytanie, czy w swoich poglądach uwzględnia pan nie tylko realia faktów, ale realia ludzi? Fakt po prostu taki, że istnieje taka, a nie inna Europa, że istnieje taki, a nie inny rząd Brukseli, że zgodzono się na takich, a nie innych parlamentarzystów i albo wejdziemy do takiej Europy, jaka się tworzy, albo do niej po prostu nie wejdzie. Chciałem zauważyć uprzejmie, że Parlament Europejski nie ma żadnych kompetencji. Jest to ciało, które służy tylko i wyłącznie do wydawania opinii, tak naprawdę. I do gadania sobie. Także ja bym się w ogóle nie przyjmował Parlamentem Europejskim. Ale pan na przykład opowiada się przeciwko podatkowi VAT, podatkowi, który jest jednym z warunków wprowadzenia nas do Unii Gospodarczej. Nieprawda, nie jest żadnym warunkiem, gdy Polska się zgodziła. Proszę panią, znacznie ważniejsze jest, że Polska stawia na sensowne warunki, na przykład chce tam chronić polskie rolnictwo czy polski przemysł, prawda, co jest znacznie gorszym niż jakiś tam podatek VAT. Przecież dlaczego akurat musimy tutaj sam VAT, jak inne państwo? Nie musimy. Czy gra w brydża i polityczne rozgrywki mają jakiś wspólny mianownik i czy my Polacy w ogóle jesteśmy graczami? To znaczy niestety nie. Istnieje taka polska tradycja, że gra jest czymś złym. Mm-hmm. Na przykład Żydzi pozwalali swoim dzieciom grać, prawda? Rozwijało to i dzięki temu właśnie na przykład Żydzi są bardzo zdolnym narodem, bo ci ludzie grają, od maleńkości chcą się grać. Także przez to, że małe polskie dzieci nie są uczone różnych gier, powoduje, że jesteśmy zacofani z innymi krajami, że potem taki handlowiec amerykański czy niemiecki czy inny nas po prostu ogrywa. To jest przykre niestety. Wróćmy do ludzi. Profesor Jan Winiecki w jednym z ostatnich artykułów w Gazecie Wyborczej wymienił tak zwanych towarzyszy podróży nomenklatury komunistycznej. Przypomnę ci, towarzysze podróży to tak zwani stacze, ci, którzy mieli dostęp do dóbr wówczas reglamentowanych, wszelkiego rodzaju bumelanci, którym w realnym socjalizmie żyło się lepiej niż na tych samych stanowiskach w najlepszym kapitalizmie. Moje pytanie, realne, jaka jest szansa, żeby uzyskać realne poparcie tych ludzi na drodze do zmiany ustroju, a więc w sposób demokratyczny przejęcia władzy? To znaczy, realnie, licząc, że tych ludzi jakoś przekonamy, to się nie da. Ci ludzie zawdzięczają socjalizmowi i oni by zarabiali więcej w kapitalizmie, tylko sobie z tego nie zdają sprawy. No, weźmy przykład pana prezydenta Wałęsy, prawda? On ma tam pensji, nie pamiętam ile, 20 milionów. Około 20 milionów. No dobrze, to jest $1000. Chyba sprzątaczka w Nowym Jorku ma dwa razy tyle. Prawda? I on by zarabiał znacznie więcej, gdyby nie był prezydentem w normalnym kraju. Tylko oczywiście on ma inne dochody między nami mówiąc, ale nie mówmy o prezydencie, mówmy o innych urzędnikach. Otóż ci, którzy nie biorą łapówek, żyją nędznie, naprawdę nędznie. Naprawdę korzystają z tego systemu tylko ci, co urzędnicy, którzy biorą łapówki oraz ci beneficjenci, którzy wymienił słusznie pan profesor Jan Winiecki, który zresztą jednym z najwybitniejszych polskich ekonomistów, o którym się mało mówi, ale najwybitniejszy. Otóż istnieją całe grupy ludzi, którym się przynajmniej wydaje, z tego korzystają, prawda? Na przykładowo, mówi się, że w tym socjalizmie, jakim był za Solidarności, bo to też socjalizm był, prawda? Tylko ten europejski socjalizm. 20 79 11 20 57 53, ktoś się dodzwonił. Halo, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zadać panu takie pytanie. Czy pan uważa, że państwo, władza ma prawo wyznaczać obywatelowi to, ilu małżonków chciałby obywatel mieć? I czy gdyby pan doszedł do władzy, też by pan wiedział lepiej ode mnie, czy ja chcę mieć tylko jedną małżonkę, czy na przykład pięć? Ja jestem zwolennikiem małżeństw religijnych i ponieważ istnieją religie, na przykład mahometańskie, które przewidują możliwość czterech żon, to oczywiście taka możliwość powinna istnieć. Także w Polskiej Rzeczypospolitej było. Przecież w Rzeczypospolitej Polskiej przedrozbiorowej żyli również mahometanie na terenie Polski i nikt nie przekazał mieć czterech żon. Natomiast nigdzie na świecie nie jest tak, żeby kobieta mogła mieć czterech mężów, a nie nawet dwóch, dlatego, bo musi być zasada, że dziecko musi mieć wiadomą matkę, wiadomego ojca, prawda? To jest niestety nie do przekroczenia, tego nigdzie w świecie nie ma. No dobrze, a w związku z tym pytanie o związek pomiędzy Kościołem katolickim w Polsce, a
doktryną państwową, czy prawem państwowym. Czy ten związek istnieć powinien, czy jest pańskim zdaniem wystarczającym, czy może zbyt słaby? Znaczy związek powinien iść wyłącznie poprzez etykę, prawda? Musi być jasne, jak się przywala teren jakiegoś państwa, jaka etyka w nim obowiązuje. Ale zaraz, etyka musi być wyłożona w formie prawa. Ale to jest pośrednio. Nie może być tak, żeby Kościół się wtrącał w tworzenie prawa. To jest niedopuszczalne, prawda? Żeby Kościół wpływał na ustawodawstwo. Kościół może tylko wpływać na postępowanie ludzi, a ludzie tworzyli ustawodawstwo. Moje pytanie jest o co innego. Czy ustawodawstwo polskie powinno być podporządkowane religii mahometańskiej, czy tylko i wyłącznie religii chrześcijańskiej, wręcz katolickiej? Zaraz. Ustawodawstwo nie może być podporządkowane żadnej religii. Ja mówiłem o pewnej etyce. Prawo jest tylko fragmentem pewnej etyki. Na przykład prawo nie reguluje wszystkich 10 przykazań. Na przykład nie każe się tego, że powiedzmy ktoś pożąda żony bliźniego swego. Prawda? To nie jest karalne. Tylko kilka przykazań. Nie kradnij, nie zabijaj, nie mów fałszywego świadectwa, tylko nie kłam, prawda? To jest karalne. Nawet nie wszystkie przykazania. Otóż tym samym prawo to jest tylko część etyki i dlatego tylko częściowo ta etyka się odbija na prawie. A odpowiadając na moje pytanie, czy związek polskiego prawodawstwa z Kościołem katolickim jest pańskim zdaniem wystarczający czy zbyt słaby? To znaczy, czy etyka katolicka się odbija wystarczająco się odbija w polskim prawie? Nie jest dokładnie sprecyzowane, co w prawie z etyką katolicką. Trwają ostre spory w całym Kościele. W tej chwili od 40 lat, znaczy od Soboru Watykańskiego II, mamy do czynienia ze zmasowanym atakiem na lewicy wewnątrz Kościoła katolickiego, więc on teraz jest odpierany, więc kto może wiedzieć, co będzie oficjalnie w Kościoła? Pomyśl o pieniądzach. Pan zawsze opowiada się oczywiście jako partia, jako osoba za reprywatyzacją. Jak ocenia pan ustawę o odczynszowaniu mieszkań kwaterunkowych i sposób potraktowania jej przez parlament? Widzi pan, to jest sytuacja taka, ta ustawa jest nie najlepsza, delikatnie mówiąc. Na przykład ona przewiduje wprawdzie, że będzie się znosiło po 3 latach ochrony lokatorów, ale na przykład dla nowych lokatorów przewiduje się znowuż ochronę. To jakiś absurd zupełny. Ja czytałem taką książkę wydaną przez Fraser Instytut Kanadyjski, przedstawiającą 20 par fotografii, czyli 40 fotografii. Jedna przedstawiała miasto, prawda? Znaczy dwa miasta na parę. I trzeba zgadnąć, czy to jest wojna, czy ochrona lokatorów. I to trudno powiedzieć na przykład, nie, pomyliłeś się, to jest śródmieście Denver w 20 lat po wprowadzeniu ustawy o ochronie lokatorów. A tu, tak, masz rację, to Hiroshima 2 tygodnie po wybuchu bomby atomowej, prawda? Otóż ochrona lokatorów powoduje zniszczenia potworne sprzęty mieszkaniowe, oczywiście po pewnym czasie, tego nie widać. Jak pan widzi miejsce kobiety w dzisiejszej rodzinie i czy dla kobiety jest miejsce w polityce? Czy tylko kuchnia, kościół i dzieci? Zaraz, świeczkę. Po pierwsze, nie każda kobieta musi być, że tak powiem, członkinią kościoła. Po drugie, kobieta nie musi być w kuchni, aczkolwiek no, ktoś jeść, przyrządzać musi. Ale przy dzisiejszej technice kuchnia zajmuje kobiecie, ja wiem, że 10% czasu, prawda? Mówmy to otwarcie. Realnie, tak. Rozumiem. Istnieją takie wspaniałe dziedziny jak fortepian, prawda? Czy rysunek. No więc co kobieta robi w rodzinie? Kobieta jest najważniejsza w rodzinie, proszę panią, od początku. Cała rodzina jest wokół kobiety, powiedzmy sobie jasno. Jest obrazą kobiet twierdzenie, że rola kobiet jest mniej ważna niż mężczyzn. Oczywiście mężczyźni między sobą, tak prywatnie mówimy, że są ważniejsi, ale kobiety między sobą prywatnie mówią, że one są ważniejsi. Tak powinno być. Nie dyskutujmy na ten temat, bo po prostu nie warto. Każda troszkę swój ogon chwali. A co kobieta robi w pracy? To zależy. Kobieta w domu też pracuje, ja chciałbym raz to powiedzieć. Praca w domu kobiety to jest praca. Oczywiście. A co kobieta robi w tym miejscu, moja żona koło mnie? Czy to stosowne, że pracujemy wspólnie, czy powinna zajmować się dziećmi? W tej chwili sytuacja jest taka, że jak powiedziałem, technika umożliwia przynajmniej części kobiet zajmowanie się domem, przynajmniej przez część swojego czasu. Jeżeli pani ma wolny czas, to nie ma sprawy, jesteśmy partią konserwatywną, liberalna. Natomiast byłoby bardzo niedobrze, gdyby praca pańskiej żony się odbijała na złym wychowaniu państwa dzieci, jeżeli państwo oczywiście je mają. Oczywiście mam. Proszę pana, to pan zgłosił wniosek o uchwalenie lustracji. Co sądzi pan o sposobie wykonania uchwały lustracyjnej przez rząd premiera Olszewskiego? Znaczy, trudno mi go ocenić, bo nie znam uwarunkowań, prawda? Nie wiem, kto groził zastrzeleniem panu ministrowi Macierewiczowi, prawda? Tam mogły być bardzo rozmaite naciski. Zdaję sobie sprawę z jego trudnej sytuacji. Również na sali sejmowej nasz projekt uchwały był poprawiony, moim zdaniem popsuty.
przez większość sejmową. Także nie jestem w stanie całkowicie ponosić odpowiedzialności za kształt relacji, ani ja, ani moi koledzy z UPR-u. Także proszę nie o wszystko tutaj mnie winić, nie wszystkie zasługi na nas tutaj spływają. Natomiast moim zdaniem należało kategorycznie powiedzieć jedno, że znacznie mniej, bo są takie dwie grupy. Jedna grupa oszołomów z lewa, typu Michnika, prawda, którzy twierdzą, że nie było żadnych agentów i kto w ogóle tutaj mówi o agentach, to narusza tam konwencję helsińską, prawa człowieka, no wszystko. A druga grupa oszołomów, powiedzmy to z prawa, czy to jest podejrzana prawica, prawda, którzy mówią, że wszystkich tych agentów, prawda, z czaszków powyciąga, no to wtedy będzie w Polsce porządek i dobrobyt. Otóż jedno i drugie po prostu nie jest prawdą. Nam chodziło tylko jedno, żeby ujawnić, nie karać, ujawnić tych ludzi, którzy są na stanowiskach senatorów, posłów, ministrów i wojewodów, a byli, nas nie zależało, żeby ich nawet oceniać moralnie. Na przykład, jeśli taki agent powiedział coś takiego, że on na przykład wiedział, że Solidarność zniszczy kraj. I on donosił na Solidarność, żeby nie dopuścić jej do władzy. W tej sprawie otrzymaliśmy list od czytelnika. Za naszym pośrednictwem zwraca się do pana pani ZJ z ulicy Rembelińskiej w Warszawie. Zadaje wiele pytań, a wśród nich takie. Czy podziela pan pogląd, że po wyborach z dnia 19 września wygrali stanowiący przeważającą część tego społeczeństwa tajni współpracownicy, którym pan Kwaśniewski obiecał, że jeżeli wygra, to nie będzie żadnej lustracji i dekonspiracji? Nie. Stosunkowo najmniej agentów było spośród członków SLD. Dlatego, bo MSW miało zakaz rekrutowania agentów spośród członków PZPR-u. Dlatego też tam było ich najmniej. W PSL-u było dużo, natomiast w SLD-u było bardzo mało. To nie oni wygrali, absolutnie. Kolejne pytanie. Halo? Halo, proszę. Dzień dobry panu. Pan tutaj porusza sprawy moralności, ilustracji, różne rzeczy takie o uczciwości. A jak pan ma zamiar oddać te pieniądze, które pan napożyczał z banku, która to ostatnio poruszała ten problem i nie jest pan chyba w stanie oddać w tej chwili? Ale ja zdaje się pożyczyłem pieniądze pod prywatny zastaw hipoteczny, prawda? Także chyba pan wie, co się robi, jak jest zastaw hipoteczny, nie? Ale to powiedzmy, bo nie wszyscy znają tę sprawę. To znaczy, jeżeli się pożycza pieniądze pod zastaw hipoteczny, a nie jest się w stanie oddać, znaczy się nie chce oddać, to wtedy bank bierze i niestety zabiera zostawiony przedmiot. No, taki i jest ten fakt. Przedmiot zostanie panu zabrany. Tak jeszcze sądzę. Do piszących do nas widzów. Zresztą ja obiecuję konferencję prasową po 29 w tej sprawie. Po 29 sierpnia. Proszę państwa, jeszcze do piszących do nas widzów wszystkie listy dochodzą, dziękujemy za nie. Nie jesteśmy w stanie zadać wszystkich pytań, o które państwo proszą, ale przekazuję na przykład panu Korwinowi Mikke listę pytań, które do niego telewidzowie przesłali. Może zechce w jakiejś formie na nie kiedyś odpowiedzieć. Panie prezesie, wracając do naszej rozmowy i również sprawy lustracyjnej, sprawy przeszłości. Pan przez 20 lat był, jak pan to określa, szeregowym członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Jakie względy skłaniały pana do firmowania przewodniej roli PZPR i działania w satelickiej partii? To znaczy, bycie w SD miało dla mnie jedną dużą zaletę. Mianowicie, ja miałem cały czas informacje, że tak powiem, być może część z nich była fałszywa, ale informacje z tego, co się naprawdę dzieje w Polsce. To było ważne, bo na przykład wcale nie było tak, jak się mówi, tam, że tam Sejm głosował jednomyślnie, bo to były takie przepychanki, prawda, tam posłowie na przykład SD, prawda, grozili, że w jakiejś sprawie zagłosują, się wstrzymają od głosu. To już był szok, prawda, że się wstrzymają od głosu. No to wtedy PZPR tam ustępowało. Mówiłem, to zmienimy jednak tej ustawie to i owo, no bo to była taka groźba, nie, że ktoś się włamie z tego frontu. No, także nastroje nie były w tym, w PZPR-ze nie było wcale monolitu. Skrzydła PZPR-u się między sobą bardziej różniły, znacznie bardziej niż na przykład SLD i Solidarność dzisiaj, czy SLD i Unia Wolności. Czy to oznacza, że tamte czasy, takie nazwijmy, uważa pan za jednak czasy jakieś w jakimś stopniu demokratyczne, w której można było realizować swoją polityczną karierę, tak nazwijmy? Przede wszystkim należy wypluć to obrzydliwe słowo demokracja. One były demokratyczne niestety, jak najbardziej, one były nawet ludowo-demokratyczne, demokratyczno-demokratyczne, prawda, całkowicie, bo to taka, tak, natomiast ja nie lubię ani demokracji ludowej, ani żadnej demokracji, natomiast będąc wewnątrz... To jaki ustrój panu odpowiada? Rządy prawa, demokracja. Demokracja. Nomokracja.
Nomokracja. Nomos, prawo, nomokracja, tak. Dziwnie, że nikt jakoś tego nie chce mówić, no? Że jest za rządami prawa, bo to nie jest to samo rządy prawa i rządy ludu, bo lud może na przykład z większością głosów chcieć prawo złamać. A wtedy się mówi nie i wojsko ma strzelać, jeżeli lud będzie usiłował siłą złamać prawo. Ma strzelać. 2079-11, kolejny telefon. Halo? Prosimy bardzo. Dzień dobry panu Korwinowi. Proszę pana, napisał pan książkę Nie tylko Żydach, prawda? Tak. Chciałbym się dowiedzieć, co pan przez to sugerował. Znaczy, wie pan, no, to jest dość obszerna książka i porusza naprawdę bardzo wiele tematów. Gdyby pan się udał na Nowy Świat 41, to pan tam tę książkę dostanie. Trzeba wejść do lepszej opcji. Kupi, jest jasne, to za darmo. To nawet pan nie dostał za darmo. Tak, bo u nas jest takie zasady obrzydliwe. Natomiast, ale to się nie pokazuje w związku z tym. Tak, oczywiście. Tak. Natomiast jest sytuacja jaka? Że ja podkreślam wyraźnie, że państwo powinno być ślepe na rasę, narodowość i kolor skóry. Państwo, nie ja, nie pan. Nie pan, prawda? Tylko państwo powinno być ślepe. I oczywiście to jest łamane nieustannie w dzisiejszym świecie. I to niestety łamane z lewa, w tym sensie, że no, przykładowo, parę dni temu, że skandaliczna sprawa, właśnie to było w czerwcu jeszcze, sąd w Niemczech, w Mainham, skazał jakiegoś Niemca za to, że on powiedział, że nie istniało święcim, że nie kazowano Żydów święcim. Przepraszam, a jeżeli ktoś powie, że nie mordowano ludzi na Sybirze, to za to się nie idzie do więzienia, prawda? Tylko za Żydów. Prawda? To jest jawne łamanie zasady równości narodu wobec prawa. Otóż jeżeli występuje łamanie prawa na korzyść Żydów, to na to występuje reakcja, uważam na ulicy skiny, prawda? Dobrze, czy pan nie zauważa, przepraszam, że ludzie mordują się oczywiście od zawsze i czasami robią to z przyjemnością, ale istnieją pewne systemy i pewne momenty w dziejach, Holokaust był na pewno czymś takim, kiedy ten mord nabrał charakteru szczególnego, kiedy ten mord nabrał charakteru wyjątkowo usankcjonowanego przez państwo, tak. I kiedy został skierowany przeciwko całej rzeszy ludzi, którzy tworzyli współczesny porządek świata. Więc jest to efekt demokracji. Adolf Hitler w cesarstwie niemieckim był malarzem pokojowym, prawda? I nikt przy dobrych zmysłach takiego typa by nie wybrał na przywódcę. Tylko w demokracji tacy ludzie jak Żyrnowski, Clinton czy Hitler mogą dojść do władzy, prawda? To jest już niedopuszczalne, prawda? I państwo hitlerowskie łamało tę zasadę, o której mówiłem, że powinno być ślepe na rasę, narodowość, kolor skóry. Tylko powtarzam, jeżeli dzisiaj występują takie skrzywienia na korzyść Żydów, to występuje w narodzie głucha, ślepa reakcja w drugą stronę. I ona sprowokowana, i ona wystąpi. I ja mogę państwu powiedzieć, że za najdalej 8, 10, 15 lat będzie potężny ruch antysemicki i będą to, co było przed II wojną światową, to jest nic problemu z tym, co będzie w tej chwili w Polsce i w Ameryce. Zobaczę państwu. Jeżeli już o przyszłości mowa, pańska partia, maleńka, trzyosobowa, wstrzymała się od głosowania, o ile pamiętam, w sprawie odwołania rządu Olszewskiego, natomiast głosowaliście za odwołaniem rządu Hanny Suchockiej. Czy z perspektywy wyników wyborów 19 września uważa pan tę ostatnią decyzję za słuszną? Tak. Politycznie. Gdybyśmy wtedy głosowali, wstrzymali się od głosu w sprawie Suchockiej, to rząd pani Suchockiej potrwałby jeszcze 3 miesiące, prawie 4 miesiące, by się wywrócił przy jakiejś tam okazji, to jest jasne. Tylko wtedy wybory były przegrane jeszcze bardziej. Każdy tydzień rządu tego, nie chcę dokładnie określać, prawda, rządu pani Suchockiej, zwiększał szansę rządów lewicy. Przecież ten rząd, tam był SKLD, prawda, on stwierdził najbezczelniej w świecie, że to jest rząd prawicowy, który buduje kapitalizm. Kiedy on imitował to, co robił ten złodziej Craxi we Włoszech, prawda, ten złodziej Suarez w Hiszpanii, prawda, ten Mitterrand we Francji, czyli te wszystkie przestępstwa, które tam szły przez państwo robione, przez państwo. Prawda? Tak samo jak w Niemczech hitlerowskich, to państwo robiło te przestępstwa. To nie prywatnie, tylko państwo zorganizowane robiło te, mordowało tych Żydów. Otóż ten rząd imitował eurosocjalistów. Przecież nawet hasła siła spokoju, najpierw gospodarka, to są wszystko hasła Clintona, Mitterranda, to są hasła socjalistów zachodnich. Prawda? I ten rząd bezczelnie twierdzi, że on buduje kapitalizm. W wyniku czego ludzie myśleli, aha, to kapitalizm jest zły, no to będziemy głosowali na komunistów. Czyli z naszego punktu widzenia było najlepiej, żeby ten rząd jak najprędzej obalić. Państwo macie głos. Kolejne prosimy pytanie. Bardzo, proszę, halo? O zadanie pytania. Prosimy, halo? Witamy panią. Dzień dobry, słyszymy panią. Halo? Słyszymy. Słyszymy. Tak, słyszymy. Ja chciałam panu Mikę zadać pytanie.
Co powie na temat, jako członek parlamentu, czy czuje się odpowiedzialny za sytuację emerytów i rencistów, którzy żyją na granicy nędzy? Poza tym, dlaczego w takim układzie bezpieka dostaje taką podwyżkę? Kilkakrotnie nam się mówi, że państwo jest demokratyczne po przewrocie i tak dalej. Kursuje obiegowa opinia, że Polską rządzą masoni. Co by, jakby się do tej wypowiedzi pan Mikke ustosunkował? Dziękujemy. Istotnie w dużej mierze rządzą, tylko w dużej mierze nie jest tak, że całkowicie rządzą masoni, ponieważ bardzo wiele sił i Kościół katolicki trochę rządzi, masoni rządzą, prawda? A czy pan ma jakieś wiadomości konkretne i pan może jest masonem albo ma z nimi związki, żeby nie jestem, ale znam parę osób. Otóż, wracając może do odpowiedzi na pani pytanie. Otóż przyczyną jest oczywiście demokracja. To, że nie ma rządów prawa, czyli nomokracji, o której mówiliśmy, tylko jest demokracja. Gdyby była nomokracja, czyli rządy prawa, to jeżeli się emerytowi należy emerytura, to nie musi dostać. Nie może większość sejmowa uchwalić, że no w tym roku wypłacamy emerytom tylko 93% ich emerytury, a w drugim roku tylko 82%, prawda? No, to jest niedopuszczalne. Emerytura w normalnym kraju nie ma państwowego systemu rent i emerytur, tylko jest prywatna instytucja ubezpieczeniowa i prywatny człowiek, który się odkładał na rentę czy na emeryturę. Czuje się pan odpowiedzialny za tę demokrację, w której pan brał udział? Ja nie wymyśliłem ani socjalizmu, ani demokracji, ani przymusu ubezpieczeń. Także ja się to nie czuję odpowiedzialny. Kolejne pytanie, halo? Prosimy o zadanie. Halo, słyszymy pana. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Janu, ja sobie lubię słuchać pana i jestem jak najlepszej opinii o panu. Mam takie widzenie Polski. Co tutaj się dzieje? Ludzie, wydaje mi się, że to jest ogromna większość, ja mówię o 90, 95, 97%. Nie rozumie, naprawdę nie rozumie, moim zdaniem, czy pan się z tym zgadza, takie jest moje pytanie, nie rozumie, na czym polega ten system kapitalistyczny, wolnorynkowy. Tak de facto tego nie rozumie. Jest to rodzaj, wie pan, uczenia się pływania bez wody. I dlaczego tak mało się ludziom to tłumaczy? Dziękujemy. Dziękujemy. Bo bardzo potężne siły, na przykład pani, którą dzwoniła, mówiła o masonerii. Był w Polsce wielki mistrz Wielkiego Wschodu Francji, na pewno nieregularnej loży, ale potężnej. I on powiedział uczciwie, że we Francji, też był tamty parlament, który jeszcze był, to prawie wszyscy posłowie socjalistyczni należą do masonerii. Natomiast posłów prawicy prawie nikt, ale tylko tam parę procent. Także masoneria jest straszliwie zlewicowana. I w tym momencie ona stara się przedstawić socjalizm jako system wolnorynkowy. To nie jest prawdą. System wolnorynkowy to jest taki, w którym rząd nie ma nic do powiedzenia. Czas nam się powoli kończy. Ostatnie pytanie, jedno z ostatnich. Prawica podpisała porozumienie w sprawie uzgodnień wspólnego kandydata na prezydenta RP. Czy są już konkretne nazwiska? Czy jest szansa, że nie może ma nim być Lech Wałęsa? Nie ma podpisanych żadnych porozumień. 11 listopada zostało podpisane takie porozumienie. Porozumienie pomiędzy... Prawica podpisała takie porozumienie, ale to ono 18 będziemy na ten temat coś rozmawiali za parę dni. Czy jest szansa, że poprzecie kandydaturę Lecha Wałęsy? Bardzo niewielka, tym bardziej, że ona nie ma żadnych szans. Jaka jest szansa, że pan Wałęsa zostanie prezydentem przy jeszcze konkretnie, kara śmierci, czy powinna być zniesiona? Jest to niedopuszczalne. Zniesienie kary śmierci, ba, zaprzestanie jej wykonywania. Dziękuję. Konkordat, czy należy go podpisać? On nie pogarsza obecnego stanu. Obie strony zwariowały w tym stanie. To jest spór tylko i wyłącznie o prestiż. Aborcja czy obowiązująca ustawa pana zadawala? Nie zadawała. Nie zadawala. No i ostatnie pytanie. Unia polityki realnej. Kiedy realnie obejmie władzę? To znaczy, jeżeli będzie kryzys, a będzie w ciągu najbliższych paru lat, to może być nawet dość szybko. Natomiast ilość zwolenników nam przyrasta z wyborów na wybory. Jesteśmy jedyną partią prawicy, która żeglując pod bardzo ostrymi hasłami, nie ustępując nic, podwoiła swój elektorat w porównaniu z tamtymi wyborami. Mam nadzieję, że jak znowu podwoimy, no to już będzie lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Januszowi Korwin-Mikke. Dziękuję państwu za telefony i zapraszam za tydzień. Za tydzień gościem naszym w programie, a teraz konkretnie, będzie pan Andrzej Celiński. A więc do zobaczenia w tym programie za tydzień, a teraz konkretnie. Telefony jeszcze dzwonią. Proszę, łączymy pana Janusza. Prosimy.